Hej, ja jestem Sarge i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 4. Ruszamy dalej w kierunku miejsca przetrzymywania Naomi Hunter. Ostatnio też odezwał się do nas Jack Ryden, który najwyraźniej jest tutaj na misji polegającej na tym, żeby odnaleźć ciało Big Bossa, co już samo w sobie brzmi na dość szalony pomysł. Oj. Muszę uważać, bo widzę, że rebelianci idą. Muszę być bardzo ostrożnym. Niech oni sobie przejdą dalej w takim razie. Nie powinni mnie tutaj zauważyć, jako że mam 90% kamuflażu. Niech ruszą dalej, to wtedy... idź stąd, stary. Niech ruszą dalej, to wtedy nie będzie już żadnego problemu. Będą sobie walczyć, a ja będę mógł się przekraść po prostu wśród nich i tyle. Dobra. Tamten jeden już chyba padł. Przydałoby się, żeby też tego załatwili. Dobra. Na razie idę do przodu. Przejdźmy po prostu tutaj tędy. Znowu się troszkę przeczołgamy. Ajajaj, co tu się dzieje? Spróbuję zabrać od tego gościa jeszcze broń. Dobra. Wiecie co? Dla świętego spokoju... to ja jednak chyba jego tutaj uśpię. Mimo wszystko. Dobra. Dlatego, że będzie mi się lepiej tutaj skradać, a wciąż nie jestem pewien mimo wszystko, jak by to poskutkowało, gdybym tutaj jakoś próbował wybić PMC. Poza tym, jako że ja używam sobie strzałki, znaczy pistoletu na strzałki uspiejące, to też może to różnie działać. Dobra, przejdźmy tędy, chociaż tą wodą chyba też bym mógł, tak naprawdę. I się tylko teraz zastanawiam, czy to nie byłby w sumie lepszy pomysł. Bo tutaj widzę, że jest takie przejście. Dobra, przejdźmy w takim razie tutaj, co? Zobaczymy, czy damy radę tędy się przedostać faktycznie. Nie jest to taki najgłupszy pomysł, myślę. W ogóle tutaj widzę, że mamy jakąś piosenkę do iPoda. Ale nie będę się teraz tym zajmować. Okej, okay, tam się toczy cały czas walka ostra. Ja jednak powinienem tutaj właśnie przejść niezauważenie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Aczkolwiek tutaj widzę też przeciwników. Mogę w ten sposób też przepłynąć. Okej, okay, na razie wynurzmy się może. Aha, tutaj jest koleś, dobra. Spróbowałbym go trafić. Czekajcie, niech on się pojawi, kurde, bo teraz go nie widzę za bardzo. Aj, nie wiem, czy go trafiłem. Chyba go trafiłem. Tak jest. Jeszcze drugi jest tutaj. Teraz na ślepo trochę strzelam. Dobra, chyba dałem radę teraz. Powinien za chwilę paść. Tak jest, udało się. W takim razie przeładujmy i ruszajmy tędy dalej. Tutaj już będzie blisko dalszego przejścia. Na górze jest w ogóle jeszcze śmigłowiec. O kurde. Z tej strony jeszcze mamy przeciwnika chyba. Tak jest. Tutaj mamy rebeliantów. Ajajaj, nie jest to ciekawie. Oni mnie za chwilę zauważą. Będzie problem. Chyba, że... a nie, czekajcie. Oni już teraz są po mojej stronie, dlatego że zauważyli, że zabiłem przeciwników. I teraz będą właśnie po mojej stronie, więc mogę być bezpieczny. Mogę czuć się bezpiecznie. Proszę bardzo. Dobra, panowie, w takim razie działam po waszej stronie, nie bójcie się. I idziemy dalej. Tak właśnie coś czułem, że w ten sposób można to zrobić, ale nie chciałem po prostu ryzykować do tej pory. Ejejaj, tutaj jeszcze ten pojazd. Muszę być bardzo ostrożnym. Przejdźmy może tędy w takim razie. Aczkolwiek tutaj jest naprawdę sporo przeciwników i też wcale nie będzie tak bezpiecznie tędy się przedostać. Tam już mamy kolejnych. Czekajcie, ja za chwilę spróbuję go załatwić. Nie trafiłem go. Dobra, padł. I ruszajmy dalej, chociaż tu jest jeszcze jeden. Najpierw go załatwię w takim razie. Jeszcze tego na górze. Dobra. To powinno na razie załatwić sprawę, chociaż jeszcze tutaj widzę kolejnych dookoła.
ale nie będzie problemu, żeby za chwilę się z nimi rozprawić. Tutaj jest na przykład jeden. Już go trafiłem, też powinien za chwilę paść. Powiem wam, że zdecydowanie, jeśli używamy tych strzałek uspiejących, to sprawa nie jest też tak skomplikowana, bo można właśnie sobie z nimi w ten sposób poradzić, a jednocześnie nie zabijamy ich, co powoduje, że pozostali nie wzbudzają alarmu. Tak się zastanawiam, czy jeszcze tutaj sobie nie wejść. Tylko, że się boję, bo tutaj jest chyba jakiś przeciwnik. Albo nie, już przeszedł chyba gdzieś dalej. Dlatego, że tutaj mamy granat czaw, którego jeszcze nie zdobyłem, a który pozwala nam likwidować zagrożenie ze strony na przykład jakichś kamer. Tylko chciałem sobie tego użyć. No i faktycznie może rozejrzyjmy się jeszcze po tym budynku, no bo całkiem możliwe, że coś tutaj ciekawego jeszcze będziemy mogli znaleźć. Tutaj mamy na przykład nudle. Dobra. I zobaczmy, co my tu znajdziemy jeszcze ewentualnie oprócz tego. Tu jest jakieś pomieszczenie. Okej. Ajajaj, co tu się wyprawia? Zabraliśmy sobie magazyn. Tego nie mogę otwierać, tych szafek. Więc zostawiam to i idę dalej w takim razie. Tutaj niedaleko już jest cel chyba. A może nie tyle niedaleko, co po prostu pokazuje mi, że w tamtym kierunku muszę się udać. Dobra, wychodzę tutaj. No i tutaj muszę też bardzo uważać. Czekajcie, przeczołgam się w takim razie. Jak mi się jeszcze kombinezon zmieni. No i ruszajmy tutaj. Oj, nie jest za ciekawie zdecydowanie. Z tej strony będą. Nie za bardzo, ale za to jest ten śmigłowiec nieszczęsny, który na szczęście mnie nie widzi. A raczej pilot tego śmigłowca mnie nie widzi. I dobra, tutaj już przejdę dalej. Mam przynajmniej taką nadzieję. Cały czas się będę czołgał, bo kurde, jeszcze mnie zauważał. Dlatego oczywiście nie chcemy. Kurde, lata tuż nade mną, widać jego cień. Mam nadzieję, że nie zrobi nam tutaj żadnej krzywdy, co? A i jeszcze tu jest jeden. Dobra, załatwiony. Nie będzie problemu z nim przynajmniej. Kurde, mógłby ten śmigłowiec troszkę odlecieć, to wtedy bym już pobiegł jak najszybciej do przodu, a tak to się boję wstawać niestety. To by mogło wywołać gorsze konsekwencje. Zabierzmy stąd jeszcze kolejną broń. Aha, widzę, że można, że to jest po prostu część do broni M4 i można wtedy użyć wyrzutni granatów dzięki temu. Dobra, biegnijmy w takim razie już tutaj. Okej. I to nas przeniesie już do kolejnej sekcji tej całej lokacji tutaj w tym akcie drugim. Gdzie ja będę teraz? Okej, dalsza część wojny oczywiście. Są rebelianci. Ale patrzcie, znowu są oznaczeni takim pomarańczowym kolorem. To oznacza prawdopodobnie, że nie są już po mojej stronie. Musiałbym znowu na ich oczach załatwić ludzi z PMC. Na razie tego jednak nie zrobię. Przejdźmy sobie tutaj na spokojnie. Dobra, ich nie będę w takim razie likwidował, co? Jeszcze zmienię kamuflaż na szybko. A nie, już mam zmieniony, dobra. Nie jest w takim razie najgorzej. No i czołgajmy się w takim razie tutaj w tej gęstej trawie. Tu raczej nikt nas nie powinien zauważyć, tak przynajmniej mi się wydaje. Jesteśmy raczej w tym miejscu dość bezpieczni. Dobra. Staram się przyspieszać trochę co jakiś czas, ale też bez przesady, bo to się może na nas niestety zemścić. Tutaj w ogóle już jest chyba niedaleko miejsca, gdzie jest przetrzymywana Naomi, tak mi się wydaje. No, jeszcze kawałeczek, ale jesteśmy już w każdym razie coraz bliżej. Tutaj zabieramy jeszcze broń, którą oczywiście automatycznie sprzedaliśmy drabinowi. Dobra, cały czas przemieszczamy się tutaj. No i jakoś dostać się tędy, kurde. To nie będzie takie łatwe, biorąc pod uwagę fakt, ilu tu jest przeciwników dookoła jednak. Czy ja mogę ewentualnie tędy się wdrapać? Nie za bardzo, kurczę, szkoda. Tu by było znacznie szybciej i znacznie łatwiej jednocześnie. Dobra. Tutaj mamy, kurde, tych kolesi, ajajaj. Czekajcie. Dobra, załatwiony. Tamtego też załatwię w takim razie dalej. Dobra. I jeszcze jeden jest tutaj bardziej z tej strony. W takim razie spokojnie.
Za chwilę też go spróbujemy załatwić. Snake, the rebels have got an armored dozer. They're probably gonna use it to bust their way into the mansion. Give it some cover and it might get you inside the compound. Aha, czyli będziemy mogli użyć tego buldożera do ochrony po prostu. Dobra, możemy się w takim razie teraz dostać już tam na miejsce tej posiadłości, gdzie właśnie przetrzymywana jest Naomi Hunter. Ruszajmy więc w tę stronę. Cały czas rebelianci są na pomarańczowo, czyli nie są chyba raczej po mojej stronie jeszcze. Naomi's lab is somewhere inside those mansion grounds. Proceed immediately. Infiltrate the place and find out where she is. No właśnie, teraz musimy się skupić na tym, żeby dostać się do posiadłości. Chciałbym zabrać tam te bronie, żeby je sprzedać, ale nie będę ryzykował, że mnie wykryją. Dlatego po prostu przejdę tutaj. Powinno się tędy udać, aczkolwiek tutaj też jest ich sporo jeszcze. Muszę znaleźć jakieś wejście do tej posiadłości. Tutaj widzę, że są drzwi. Tylko czy to nie będzie zbyt bezpośrednie wejście, o to jest pytanie. Przejdźmy tutaj. Zabieramy od nich przy okazji bronię znowu. Okej, dzięki. A i tutaj już idą, kurczę, kolejni rebelianci. Muszę bardzo uważać. Tego załatwię. Jest troszkę, kurczę, za wysoko, za tą osłoną. Ale za chwilę z tej strony spróbuję go obejść w takim razie. Dobra, i powinniśmy dać teraz radę. A i tworzy się rusza, kurde. Już nie trafiam go w głowę w takim razie, tylko byleby padł w końcu. Kolejny też padł. No i dobra. Na razie jest ok. Powoli będziemy już wchodzić do środka w takim razie. Tutaj tylko się dostaniemy. A i tu jest jeszcze jeden. Kurczę, nie jest za ciekawie. Dobra, załatwiliśmy go. Tam jest jeszcze jakiś. Też go zdejmę. I postarajmy się powoli wejść, co? Tutaj jeszcze wprawdzie są przeciwnicy. Zabierzmy broń. Okej. I wchodzimy w takim razie do środka. Nie ma co tutaj już zwlekać. Kurde, tutaj kolejni będą? Na to wygląda. Oni chyba tędy będą szli w dodatku. Dobra, spróbuję przeczekać. Mam nadzieję, że nie zauważą mnie. Aczkolwiek nie, widzę, że przeszli gdzieś indziej. Inną stroną. Tylko, że tu też jest chyba jakiś koleś. Ażeż, kurde, wiedziałem. Czekajcie, spróbuję go szybko załatwić. Aj, to nie tak. Dobra, załatwiłem gościa. Jeszcze załatwiłem w takim razie kolejnych. Trochę w takim razie strzelania teraz. Dobra. I spadajmy. Pomyliłem tam przyciski, kurde, stąd całe zamieszanie. Dobra. Idą już z tej strony, nie jest dobrze. Chodźmy dalej. Dobra, póki co ich chyba zgubiłem, aczkolwiek idą tutaj coraz bliżej. Ale już sobie powinni dać spokój raczej. Dobra, weźmy sobie w takim razie ration. Stres powoli maleje na szczęście. Nie wiem, czy oni tutaj nie przyszli znowu, ale chyba nie. Szukamy w takim razie dalej Naomi. To nie jest jeszcze w tę stronę. Ona się znajduje gdzieś dalej. Dobra, na razie tutaj przeszukajmy przede wszystkim tą posiadłość. O, proszę, jesteśmy na górze, na dachu. Dobra. I teoretycznie ja muszę przejść jeszcze dalej. Naomi jest aż tam. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak wynika z radaru. Przejdę w takim razie tędy. I patrzcie, tutaj mamy podziemne przejście jakieś. Tędy powinniśmy móc się dostać dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy minę. Mina Claymore. I nie wiem przypadkiem, czy tędy właśnie nie dostanę się takim alternatywnym przejściem do Naomi. Pamiętam, że jak kiedyś przechodziłem tą grę, to chyba tego przejścia nie odkryłem. Po prostu dostałem się tam jakimiś frontowymi drzwiami. A tutaj widzę, że jednak są różne metody na dostanie się do środka. Więc bardzo fajnie. Dobra, przeładowałem broń i wymieniam od razu
na MK2. Dobra, stąd już nic nie zabiorę. A to już jest praktycznie tutaj. Zwróćcie uwagę na radar. Więc rzeczywiście chyba dostaliśmy się tam, gdzie chcemy. Proszę bardzo. Snake wbija się na górę. I zdaje się, że właśnie tutaj spotkamy już Naomi Hunter, więc utkniemy sobie, znaczy utniemy sobie z nią bardzo szczegółową pogawędkę, no bo mamy do niej przecież wiele pytań. Jest Naomi. Bardzo fajny widok teraz z oczu. Yes, the next test. Naomi. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Me too. Until then. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? 9. And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a Soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not, at the moment. Where are all the guards? They know I won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to cooperate. Naomi. What happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question? Let's hear it first.
liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. No proszę. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses, in other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system. But we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake, remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. But what about me? I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know, too. All right, Snake. Undress. Snake,
What's gotten into you? Hurry up. Widzicie, jak to wszystko wpłynęło na ciało Snake'a? Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all Just extracted. Relax. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body. Attached to your cells. I'm not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body and with your heart. So, does the aging have something to do with Fox diet too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose, war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or Fox dye. It's how you were born. It's your natural lifespan. No i właśnie, wielu informacji się tutaj dowiedzieliśmy na temat przede wszystkim tego, dlaczego Snake tak szybko się starzeje. Według Naomi chodzi po prostu o to, że tak Snake się urodził, że to wcale nie chodzi o to, że to jest wina nanomaszyn czy wirusa Foxdie. Oczywiście inną kwestią jest to, czy Snake powinien jej wierzyć. Już to pozostawiam w waszej interpretacji. Ja tutaj oczywiście nie zamierzam zdradzać, czy ona mówi prawdę, czy też nie. Ale oglądajmy dalej. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Don't. Snake, there's something I have to tell you. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the Fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so?
Listen to me. Fox Dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here. I'll show you. The receptors on the Fox Dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are Fox Dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of Fox Dye could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, Fox Dye has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch Fox Dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, whether we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. If it were up to me, you'd be quarantined already. It's not over yet. I know. You still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first? Will that stop Fox Dye from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Snake, tell me one more thing. Have you been to a hospital lately? Yeah. While you were there, did they give you an injection? Don't they always?
Take a look at this. These came out of your body as well. It's a new strain of fox dye, one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Him. The new fox dye strain is starting to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Here, take this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachines' ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. I can't slip free. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. This place isn't safe. Come with us. This way. Surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path. Dobra, a więc po długiej rozmowie z Naomi, tutaj zostaliśmy zaatakowani przez oddział Frogs oraz przez Laughing Octopus, czyli przez jedną z członkiń tego oddziału The Beauty and the Beast.
No i musimy ich teraz pokonać. Ja teraz zakończę odcinek tuż przed tą walką, a to dlatego, że ta walka będzie trwała dość długo. W dodatku po niej zaraz rozpoczną się kolejne filmiki. Dlatego gdybym teraz to kontynuował, to odcinek musiałby trwać, myślę, że grubo ponad godzinę. No to jednak by było przesadą, dlatego teraz zakończymy. A dalszy ciąg tych wydarzeń poznacie sobie w kolejnym odcinku. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i czekajcie na następny materiał. Na razie.